Cześć kochani, witam Was na kanale Vika Horse Life. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje stajnie dla hobby horsów oraz same hobby horsy. Zrobię taki mini update'ik moich hobby horsów. No wiele się nie zmieniło, ale mogę Wam w sumie taki update zrobić. Mogę Wam zrobić, tak? Nie pogniewacie się. Trochę się zmieniło, jeżeli chodzi o moje hobby horsy i trochę, jeżeli chodzi o stajnie, więc słuchajcie, lecimy. Ja wiem, że nie miało być filmików już za dużo z hobby horsami, ale czekam, aż rzeczy na konie mi się wypiorą i wtedy Wam zrobię filmik właśnie z rzeczami, które ubieram na jazdę i ogólnie rzeczami do ubrań na konie. A jak na razie trochę hobby horsów będzie. Niedawno pewnie wleciał film z ciążą Misiuni, a teraz właśnie wleci ten dzisiaj albo jutro. A nie wiem, kiedy wy to w ogóle oglądacie. Ja to nagrywam jakby co w poniedziałek. Nie wiem, kiedy wy to oglądacie, ale tak. Taka jest sytuacja, więc słuchajcie, łapka w górę, subskrypcja i lecimy, bo nie ma co przedłużyć. Pierwszą moją stajnią, taką główną stajnią, bo mam dwie, a pierwszą taką główną moją stajnią to jest stajnia taka duża. Ona stoi tutaj w rogu. Jeszcze pamiętacie, jeżeli ktoś jest ze mną od początku, to 2 miesiące temu miałam jeszcze taką inną, która tutaj stała. A teraz mam taką wielgaśną stajnię na 4 właśnie horsiaki. I zaczynamy pokazywanie koni. Więc tak, pierwszy koń stojący tutaj po tej stronie to jest koń Raven. Jest z rasy andaluzyjskiej. Urodził się 24 kwietnia 2017. I tutaj widzicie, ma w poniedziałek ujeżdżenie i w środę skoki. I wygląda on tak. Jest to konik mniej więcej wszechstronny i tutaj w ujeżdżeniu i w skokach się świetnie sprawuje. Jest maść tutaj, maści, jak widzicie, izabelowatej z różową grzywą. Jest przesłodziaśny i bardzo go lubię. To jest jeden z koni takich dosyć nauczonych. Byłam też z nim na zawodach, na mistrzostwach. To były zawody międzynarodowe, tak? Właśnie z nim o zawodach Wam już opowiadałam i to właśnie były zawody z Ravenem, więc trochę osiągnięć razem mamy. Raven jest wałachem właśnie andaluzyjskim, to jest jedyny wałach w mojej stajni, ponieważ mam już same ogierki, ale on jest wałaszkiem. Drugim konikiem, słuchajcie, jest oczywiście Mizira, to jest jej pełne imię, ale ja na nią mówię Misiunia, ponieważ jest taka misiuniowata, misia, misiunia i wymyśliłam już sobie, jak będzie nazywać się jej dziecko, jak to będzie klacz, będzie się nazywać Dark Mirra. To będzie imię dla klaczy typowe, Dark Mirra i będę na nią mówić, będzie Misia i Mirka, więc będzie super słodko, Misia i Mirka. Ma na imię Mizira, jest z rasy Anglo-SP, tak jak Wicherman. I urodziła się 2 sierpnia 2018. Tutaj ma treningi takie. Tak. Jest siwkiem, jest w ciąży, jest, słuchajcie, w pierwszym miesiącu ciąży, ma urodzić się w kwietniu, dokładnie 27 kwietnia ma termin porodu. No, czyli oczywiście już praktycznie cały kwiecień od początku, od prima aprilisa, będzie stała osobno w boksie innym, więc będzie ciekawe, będzie się działo. I jest przesłodziatka, przemilatka
Jeżeli chodzi, czy jest lepsza w skokach, czy w ujeżdżeniu, to tak samo jak Rave jest w obu kategoriach naprawdę cudna. Na zawodach żadnych z misią jeszcze nie byłyśmy. Najprawdopodobniej przez najbliższy rok też nie pojedziemy, ponieważ misiunia jest w ciąży. Chyba, że jakieś zawody jeszcze wyskoczą przed terminem porodu, albo ewentualnie, wiecie, za rok w lipcu, tak w sierpniu, to dopiero wiecie, tak za typowo, no za rok. Za rok albo przed porodem. Ale tak to super koń uczy się jeszcze, bo jest młoda. Bo ma dopiero, słuchajcie, 4 lata. 4 lata, na przykład tutaj w porównaniu do Ravena. Raven ma 5, ona ma 4. No jest, słuchajcie, mega słodka, mega przytulaśna i jest jak na razie jedyna klacz pod jazdę w mojej kolekcji. Trzeci koń to jest, słuchajcie, Wicher. Jest on również tak jak miśka rasy Anglo SP i urodził się 26 września 2016 roku. Ma już 6 latek, więc jest i to już taki troszkę profesorek, jak to, nie, to nie jest w sumie profesorek, taki już, wiecie, nauczony konik, był na jednych zawodach ze mną, był na zawodach skokowych w grudniu, bo to był mój pierwszy konik, a tak dla przypomnienia, Raven to był mój trzeci, Mizira to mój piąty, a tutaj Dark Munek to mój czwarty koń, ogólnie 5 koni i 4 podjazdy. Więc tak dalej, wracając do Wichermana, jest on ciężki, skacze troszkę takie przeszkody, jakieś szeregi, pracujemy trochę, jakieś cavaletti, a tak to ujeżdżenie to jest jego specjalizacja. Mega lubi ujeżdżenie i jest mega potencjał ma, słuchajcie. Też w tereny dużo nam się zdarzyło razy jechać. Nie no. Wicherman to jest ogólnie taki troszkę profesorek, taki po prostu koń, co więcej umie i często właśnie jak osoby przychodzą tutaj do mnie na jazdę, bo chcą pojeździć, no to często właśnie Wicherman daje Wichermana i on idzie pod jazdę, jest cudowniutki, po prostu przekochany. No i ostatni mój koń tutaj z kolekcji to jest Dark Moon. Dark Moon ma lat 3, urodził się 24 lutego 2019. Tutaj ma takie treningi. Aha, Herman ma takie te treningi. I Dark Moon jest kucem szetlandzkim, więc to jest taki kucyk, taki słodki. Kocham kucyki. Jest to kuc szetlandzki, bardzo młody. Na zawodach jeszcze z nim nie byłam, ponieważ jeszcze go troszkę muszę wytrenować. Miałam pojechać z misią na zawody teraz w czerwcu. W czerwcu? No, czy pod koniec? Nie, pod koniec maja z misią. Ale nie udało nam się, za to byliśmy na długim terenie 10-kilometrowym. Sorry, 10. 5-kilometrowym, nie 10, sorry. No, 6-kilometrowym, tak 6. Wracając do Darka, jest to ojciec z rybaka misi, który jest w jej brzuszku. Tak, to właśnie na niego zaźrebiałam misie. I jeżeli chodzi o skoki i ujeżdżenie, no to jest on najlepszy w skokach, ponieważ jest mały, lekki i kochany. Ujeżdżenie też mu dobrze idzie. Mogłabym powiedzieć nawet, że jest to koń ujeżdżeniowy. Zaraz po wikrze, czego nie widać. Myślałoby się, że to taki wredny kucyk, co tylko skakać by umiał ledwo co, ale on w ujeżdżeniu serio ładnie. On ma ładne chody. Galop ma trochę szybki, ale okej. Naprawdę dużo umie figur. Na przykład w porównaniu do takiego Ravena to naprawdę jest lepszy, troszkę naprawdę od Ravcia lepszy i on jest do dwóch dyscyplin po prostu idealny, więc no, tyle mogę o nim powiedzieć. Jest po prostu cudny i trochę głupio przy wichrze wygląda, wiecie, taki duży koń zaraz przy takim małym to wygląda tak dziwnie, tak jak wiecie, wicher to była klacz i była jego mamą.
takie dziwne. Okej, słuchajcie, jeżeli chodzi o dużą stajnię, czyli o stajnię treningową, bo to wszystkie konie, które Wam teraz tu pokazałam, one są pod trening, czyli pod siadełko. Hobby horse nie mam siadełka, ale pod po prostu trening. Każdy ma z nich raz w tygodniu skoki i raz w tygodniu ujeżdżenie, czasem zastępowane lążami. Też często jeżdżą w teren, więc to są takie konie pod trening, pod siodło. Zapomniałam, jak to się fachowo nazywa, ale są podjazdy, nie? Są w ciągłym treningu. Mi się jak na razie też, bo jeszcze nie zbliża się termin porodu, więc jeszcze spokojnie sobie może potuptać i poskakać. Więc wszystkie te konie są pod trening i na nich trenuję. Przejdźmy teraz do drugiej stajni, mniejszej. I ta stajnia zawiera dwa konie. Ona kiedyś stała chyba tak, ona stała tam. Chyba niektórzy widzowie może pamiętają, ale na pewno jak mnie oglądacie już tak od... Nie no, w sumie musicie to pamiętać, jak mnie oglądacie od tak kilku tygodni, to na pewno pamiętacie, że bym tam stała. Więc trochę o niej opowiem. Jest to ogólnie taka stajnia drewniana, tak jak tamte, tylko że jest mała i się rozwala. I ona tutaj stoi właśnie tu, bo z jedną bym sobie, słuchajcie, rady nie dała. Te konie, które tutaj są, to tak, tutaj mamy Alzirę. Ona kiedyś była pod trening. To jest córka Wichra. Ona kiedyś była pod trening. No, ale teraz już, słuchajcie, nie jest. Ona już jest, ona nie jest jakby, wiecie, że jest stara, bo wiadomo, to jest córka Wichra. Ona się urodziła w 2019 roku, czyli jest w wieku Dark Moona. Ale wiecie, to jest mój pierwszy uszyty koń, więc chyba zrozumiecie, dlaczego nie jest pod trening. Tak, to jest Alzirka. Ona pod trening nie jest, ja z nią praktycznie nic nie robię, ale sobie tutaj tak żyje. Kobyłka na pamiątkę jest taką, że w ogóle ją zrobiłam, ma fajny boks, a obok niej koń No Name, ponieważ to jest koń uszyty. On miał w ogóle iść do domu, ale Mak o nim zapomniał i nie został tak na razie u mnie. I tutaj właśnie w tej stajni stoją konie. Jak ktoś pamięta, to on tam stał i właśnie tam były konie też uszyte. A Alska stała w takim boksie, takim tutaj tym kartonowym. Ale teraz to się pozmieniało troszkę i w ogóle remont będę miała, więc stajnia stoi tu. No i tak, mam tutaj takie dwa koniczki, super słodkie. I wiadomo, jeżeli pójdzie już źrebak w odsadkę, jakby będzie odsadzony od misi, no to też miśnia będzie normalnie stać, ale źrebaczek po prostu będzie w tej stajni. Ale na czas porodu miśni, a również misia będzie sama stała w tej stajni. Będzie tutaj w ogóle miała wszystkie te miejsca na kije. No będzie po prostu stała w tej stajni samiusieńka, bo będzie rodziła. I słuchajcie, będzie tutaj też właśnie źrebak, jak Wam mówiłam. Będzie źrebuniek i mi się tutaj od kwietnia będzie już stać, a wtedy najprawdopodobniej Alska po prostu zostanie przetransportowana do tego kartonowego boksu, albo gdzieś się wymyśli. A ten konik już na pewno pójdzie do swojego domku. Więc misiunia będzie tu rodzić i to jest taka też fajna stajnia. No nie ma tutaj nic na wieszakach, ale myślałam, żeby tutaj jakieś rzeczy też dać. Ale myślę, że słuchajcie, najlepszym takim rozwiązankiem tego problemu będzie to, że jak właśnie będzie źrebuniek, on już będzie tutaj, słuchajcie, odsadzony. To mu się tutaj wszystkie rzeczy da, wiecie, kantarek, derkę i tak dalej, a misia, jak będzie tutaj przez 6 miesięcy z nim stać,
No to też tutaj będzie miała, wiadomo, swój kantarek, tam jakieś, nie wiem, o głowie ewentualnie, no o głowie raczej nie, ale wiecie, kantarek, derkę, jakieś tam, nie wiem, zasłony i może im porobimy. No ale jak na razie stajnia taką funkcję spełnia i... A stąd tutaj dwa konie i się zepsuła i naprawiła mama. Ona się ogólnie rozratuje, to jest taka, już wiecie, stajnia na szybko zrobiona. Więc ona się ogólnie rozlatuje. Jakby ktoś się zastanawiał, tutaj jest, to jest bibuła. Kiedyś przyklejałam taką dekorację i po prostu zostało. No i ogólnie, no to by było, słuchajcie, w tym odcinku na tyle. Jeżeli wam się ten odcinek spodobał, no to oczywiście łapeczka w górę. Ogólnie koni jak na razie w mojej kolekcji, takiej typowo moich koni, mam 5, w tym 4 w treningu, a jak na razie w moim domu jest 6 koni. W moim domu jest 6. Licząc tak normalnie, no to już 7, ale tego raczej się na razie nie zalicza. Ciąży tutaj mi się nie, na razie się za mocno nie nastawiam, żeby po prostu potem się to źle nie skończyło. Ale i tak oczekiwanie jest wielkie. Żeby byle co, w ogóle szczyogę czy klatkę, to tam nieważne, ważne, żeby był zdrowy i słodki. No, słodki tam nie musi być, ważne, żeby był zdrowy, żeby w ogóle się urodził, wiecie, nie? To o tym to już się będzie potem myśleć. Czy klatka, czy ogier, no to wiadomo przed samym porodem. No, ale słuchajcie, to by było na tyle. Jeszcze raz wam dziękuję. Łapka w górę, jak wam się podobało. Zasubskrybujcie i do zobaczenia. Pa, 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 pa!